Paweł Oksanowicz, program Bizon, biznes odpowiedzialny i nowoczesny. Moim gościem jest Tadeusz Joniewicz, ekspert z fundacji Centrum CSR.pl. Witaj. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o zamówieniach publicznych. Co mamy z tego na co dzień? Jaką rolę odgrywają zamówienia publiczne w Polsce? Wbrew pozorom zamówienia publiczne są bardzo istotnym elementem gospodarki. To jest szacunki... Mówią, że to jest około 8% PKB. To jest i tak wciąż mniej niż w Unii Europejskiej, tam jest około 19%. Natomiast niewątpliwie wartość tych zamówień, wartość pieniędzy, naszych pieniędzy, pieniędzy podatników, które są wydawane przez instytucje publiczne, będzie rosła. I dlatego warto jest przyglądać się temu, jak te pieniądze są wydawane. Wokół zamówień publicznych rośnie sporo kontrowersji, albo kiedyś bardzo dużo rosło, teraz być może ta sytuacja trochę się zaczyna normować. Jakbyś określił gatunek tychże kontrowersji? Znaczy, przede wszystkim zamówienia publiczne kojarzą się z korupcją. To jest coś, co od zawsze w polskich mediach i w świadomości Polaków się przewijało i to sprawiło, że te zamówienia zaczęły być bardzo precyzyjnie kontrolowane i oczywiście dobrze, to jest bardzo dobrze, natomiast z drugiej strony trochę to sprawia, że pojawiały, pojawiły się trendy, które są bardzo niekorzystne i przede wszystkim to jest dążenie do pozyskiwania usług i produktów najniższej możliwej jakości, byleby one, one były w najniższej cenie, żeby nikt się, jak się mówi, potocznie nie przyczepił. Tymczasem nam chodzi o to, żeby instytucje publiczne zamawiały produkty, które są wysokiej jakości, żeby nie oszczędzały, ponieważ w dłuższej perspektywie jest to coś, co się opłaca. Czego przykłady mieliśmy kilka lat temu, przy, choćby przy budowie autostrad, była nakreowana taka spirala radości, że te firmy budujące Oferują niższe kwoty, niż to było planowane, i okazało się, że autostrady nie były na czas, firmy poupadały, i zamówienia publiczne okazały się. Właściwie takim negatywnym elementem w gospodarce, mimo że powinny te firmy i całą tą branżę budowlaną pociągać do, do góry. Dlatego, my staramy się zwracać uwagę na to, żeby instytucje publiczne realizowały te zamówienia z sensem, żeby to były działania o wysokiej jakości, żeby pamiętano nie tylko o tym, żeby otrzymać finalny produkt, ale też o tym, żeby droga do tego również była. Jak teraz jest znane i ważne określenie, zrównoważona, czyli żeby uwzględniała aspekty społeczne i ekologiczne, a nie tylko ekonomiczną korzyść. Dlaczego sytuacja w kraju związana z zamówieniami publicznymi poszła właśnie w tę stronę? Wyrośliśmy z przekonania o tym, że to jest obszar korupcjogenny, a z drugiej. Nie możemy pozwolić sobie na nic więcej, tylko i wyłącznie kreowanie się kryterium ceny. Czy my nie potrafiliśmy się na przykład nauczyć czegoś względem Zachodu? Na Zachodzie też te zmiany oczywiście one następują powoli, one są znacznie bardziej zaawansowane. Natomiast no my oczywiście mamy lata, zaszłości, okresu, kiedy, kiedy ta korupcja, kiedy to przywiązanie do państwa było związane z, taką, z takim poczuciem, że to, co państwowe, jest niczyje i, i też ta korupcja trochę z tego wyrasta. Natomiast. Musimy pamiętać o tym, że te pieniądze wydawane publicznie to są nasze pieniądze. My to staramy się podkreślać na każdym kroku, bo to sprawia, że zupełnie inaczej na te wydatki zaczynamy patrzeć. I, y, oczywiście jest to wszystko praca na, y, na długi czas, natomiast no, widzimy, że następuje poprawa, tylko trzeba trochę instytucje publiczne mobilizować, trochę zwracać uwagę na to co robią i też zmieniać całą atmosferę, zarówno nastawienie społeczne, nastawienie mediów, nastawienie polityków, żeby te zamówienia publiczne stały się narzędziem wykorzystywanym w celu poprawy sytuacji społecznej i środowiskowej w Polsce. Co jest podstawą prawną przy organizacji zamówienia przetargu publicznego? W Polsce głównym dokumentem, który tego dotyczy jest Prawo zamówień publicznych. I to jest dokument, który też umożliwia zamawiającemu działanie właśnie w sposób zrównoważony. Umożliwia wymaganie od wykonawcy, żeby zatrudniał pracowników na umowę o pracę, żeby kierował się również kryteriami środowiskowymi, żeby zwracał uwagę na jakość wykonywanego produktu. Tego wszystkiego zamawiający może od wykonawcy wymagać, jeżeli tylko uwzględni te aspekty w przetargach czy w innego rodzaju zamówieniach. Te aspekty pojawiły się w nowelizacji ustawy z października ubiegłego roku? One były już wcześniej, one są od 2008 roku. Natomiast ostatnia nowelizacja z października wprowadziła faktycznie możliwość. Yy... Inaczej wprowadziła do ustawy mowę o możliwości wykorzystania wymogu zamówienia na podstawie umowy o pracę, ta możliwość istniała wcześniej. To też warto pamiętać. Ustawa jest bardzo otwarta. Zamawiający mogą stosować różne rozwiązania prospołeczne, które są dla nich dobre. Nasze działania koncentrują się na prowadzeniu monitoringu tych zamówień. My obserwujemy różnego rodzaju działania ze strony zamawiających, które są prospołeczne, również takie, które nie są wprost wpisane w ustawę. Czego spodziewałeś się po tej październikowej nowelizacji i czy rzeczywiście ona spełniła Twoje oczekiwania? Ta nowelizacja wpisuje wprost nowe możliwości do ustawy i to jest dobre, bo zamawiający jak. Widzi konkretnie, konkretnie wpisany jakiś paragraf w tym podstawowym dokumencie, którego obowiązuje, no to łatwiej namówić, mówić, żeby stosował takie rozwiązanie. No myśleliśmy, przyznam, że więcej będzie tych przykładów, przykładów stosowania takich klauzul, natomiast no, trochę się rozczarowaliśmy, aczkolwiek no, liczymy, że tych przykładów będzie więcej. Czy nowelizacje są konieczne? To znaczy, to prawo rzeczywiście wymaga. Tego, aby je unowocześniać. Ta ustawa żyje i ona podąża w dobrym kierunku, Twoim zdaniem? Przede wszystkim w tej chwili trwa przygotowanie nowej ustawy. To jest związane z zeszłoroczną dyrektywą unijną, która wprowadza nowe znaczy może nie tyle nowe, co, co zmienia prawo zamówień publicznych. Na jej podstawie jest tworzona nowa ustawa, która do kwietnia przyszłego roku musi być wdrożona w Polsce. I my na podstawie naszego monitoringu, który realizujemy od lipca zeszłego roku, mamy pewne postulaty, które uważamy, że należy do tej ustawy wprowadzić. W tej chwili, kilka dni temu zakończyły się konsultacje społeczne, my również przedstawiliśmy tam swoje stanowisko. To, co naszym zdaniem jest ważne, to to, żeby... Troszeczkę odwrócić sposób patrzenia na zamówienia publiczne, żeby zamawiający byli bardziej zobowiązani do tego, żeby uwzględniać te aspekty społeczne. Natomiast, oczywiście, jeżeli nie ma takiej możliwości, to powinni nie skorzystać z takiej opcji. Natomiast musimy uwzględniać te aspekty społeczne w każdym zamówieniu, w którym się da. Jeżeli nie ma takiej możliwości, to trudno. A druga kwestia, która jest bardzo ważna i która też coraz jest bardziej popularna na Zachodzie i w Polsce również będzie. Będzie coraz istotniejsza, to są aspekty globalne, dlatego że my kupując komputer nie kupujemy sprzętu produkowanego tu w Polsce, tylko kupowany za granicą, gdzie te warunki pracy, np. przy produkcji komputerów, czy też odzieży, drewna, żywności są bardzo często bardzo złe. Tam naruszane są wręcz prawa człowieka i my jako Europejczycy musimy mieć możliwość oddziaływania na sytuację tych ludzi, którzy wykonują jakieś produkty dla nas. Rozmawiam z Tadeuszem Joniewiczem, ekspertem z fundacji Centrum CSR.pl, na temat zamówień publicznych. Co mamy z tego na co dzień? Dobrze, więc powtórzmy to pytanie. Co mamy z tego na co dzień? Czy rzeczywiście te zamówienia publiczne dotykają nas, mnie, mojego sąsiada, ciebie, twoich znajomych? To bardzo łatwo będzie to zobrazować, posługując się danymi z naszego monitoringu. Tak jak wspomniałem, od, od lipca 2014 roku prowadzimy monitoring 80 instytucji publicznych w Polsce. To jest działanie w ramach naszego projektu którego celem jest zwiększenie skali stosowania tych zrównoważonych zamówień publicznych. My to realizujemy dzięki programowi Obywatele dla Demokracji, który jest finansowany z Funduszu Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Skupmy się na pierwszych sześciu miesiącach, od lipca do końca grudnia 2014. Niedawno wydaliśmy raport, który podsumował ten okres. Kilka takich prostych przykładów. Przebadaliśmy 660 zamówień pod kątem stosowania klauzul społecznych, czyli czy zamawiający uwzględniał. Wymóg, żeby pracownicy, którzy realizują te zamówienia, byli zatrudnieni na umowę o pracę, czy będą mieli dobre warunki pracy, czy może na przykład zamawiający wymagał zatrudnienia osób niepełnosprawnych albo osób, które były długotrwale bezrobotne. I wśród tych 660 zamówień znaleźliśmy 12 przykładów, Zastosowania takich klauzul, czyli widać, że jest to margines niemalże, jest to absolutnie niewykorzystana szansa w realizacji polityki, no de facto polityki społecznej kraju, bo spójrzmy na to w ten sposób, jeżeli w każdym z tych zamówień byłby wymóg zatrudnienia jakiejś jednej osoby, która jest zagrożona wykluczeniem społecznym, no to ile set osób by mogło poprawić swoją sytuację życiową? No a pamiętajmy, że my badamy tylko ułamek zamówienia, a w Polsce jest ich co roku ogłaszanych dziesiątki tysięcy. Dlaczego więc, jak słyszy się na lewo i prawo, zamawiający wciąż wybierają kryterium ceny, organizując przetarg? Kryterium ceny jest o tyle szkodliwe, że właśnie nie zwraca się uwagi na, na jakość produktu. Przy czym, tak jak warto podkreślić, to jest taki trochę wytrych, który, który obrazuje całą skalę patologii związanych z zamówieniami w Polsce. Natomiast to, co warto, z czego warto sobie zdawać sprawę, jeżeli zamówienie jest dobrze skonstruowane, to można zastosować kryterium najniższej ceny. Ono ma swoje zalety, jest, jest precyzyjne, pozwala unikać jakichś. Niedomówień unikać odwołań, natomiast ważne jest to, żeby w opisie zamówienia zawrzeć odpowiednie wymogi. Natomiast dlaczego te klauzule czy aspekty społeczne nie są czy środowiskowe są tak rzadko stosowane? Przede wszystkim zamawiający muszą wtedy wykonać jakąś no, dodatkową pracę związaną z planowaniem tego zamówienia, z zastanowieniem się, jakie działania dodatkowe tu można zastosować. Nawet nie jest to kwestia braku wiedzy, wydaje mi się, bo zostało zrealizowanych bardzo dużo różnych szkoleń dotyczących klauzul społecznych. Natomiast my, prowadząc nasz monitoring i rozmawiając z zamawiającymi, znaleźliśmy kilka. Różnych takich banalnych niemalże powodów, dla których zamówienia społeczne są rzadko stosowane, na przykład to, że zamówienia są przygotowywane przez osoby, które nie zajmują się na co dzień zamówieniami publicznymi, to znaczy dział zamówień publicznych w danej instytucji zajmuje się wszystkimi kwestiami prawnymi, natomiast oni dostają już gotowy materiał z jakiegoś innego działu, który się zajmuje na przykład budownictwem, albo komputerami, albo sprzątaniem, i to są osoby, które nie mają pojęcia o klauzulach społecznych. Dlatego to, co powinno być wprowadzone w polskich instytucjach szerzej, to, są, to jest spójna polityka dotycząca zamówień, zamówień publicznych i to powinien być też element szerszej polityki zrównoważonego rozwoju całej instytucji, bo cała instytucja na różne sposoby oddziaływa na środowisko i powinna mieć swoją politykę tego oddziaływania, i zamówienia publiczne powinny być jednym z jej elementów. To znaczy na przykład, że wszyscy wiedzą, że przy zamawianiu Określonych rodzajów produktów, trzeba zwracać uwagę na kwestie ekologiczne. Takie rozwiązania mamy już w Polsce. Tak jest w Ministerstwie Środowiska, na przykład, gdzie każdy z pracowników i każdy z wykonawców wie, jakie są zasady działania ministerstwa, wie, że powinien używać produktów przyja przyjaznych środowisku. To dotyczy, się również, dotyczy również zamówień społecznie odpowiedzialnych. Podobnie jest w Narodowym Funduszu Gospodarki Wodnej. Ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Takie rozwiązania, również bardzo pozytywne, obserwujemy w Urzędzie Miasta Warszawy. Tam jest wdrażane dopiero taki, taki, takie zarządzenie polegające na tym, że przy pewnych rodzajach zamówień urzędnicy muszą brać pod uwagę klauzulę społeczną. Jeżeli tego nie mogą zrobić, to muszą wyjaśnić dlaczego. To jest właśnie to odwrócenie, odwrócenie sytuacji, że należy myśleć o tym, jak zastosować. Zamówienia publiczne, a jeżeli się nie da, no to no, no, faktycznie czasami się nie da. Klauzule społeczne to wciąż pojawia się w, w tym, co mówisz. Moglibyśmy powiedzieć teraz słuchaczom jeszcze raz, co to, to takiego jest. Tak, no to, to jest trochę taki żargon środowiskowy i takie uproszczenie. Mówimy o zamówieniach, które sprzyjają pozytywnemu oddziaływaniu na społeczeństwo. Jeśli chodzi o samo pojęcie klauzule społeczne, to najczęściej jest pod tym rozumiane. Wymóg zatrudniania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, jak osób młodych, które chcą się przystosować do, przyuczyć do zawodu, to jest zatrudnianie osób wychodzących z choroby alkoholowej, z narkotyków. To dotyczy wszelkich obszarów, które mogą dotyczyć osób właśnie zagrożonych wykluczeniem społecznym. Natomiast druga, taka nowsza kwestia, na której nam bardzo zależy, to jest kwestia zatrudniania na umowę o pracę. Teraz przy okazji wyboru wypłynął temat. Tych prekariuszy, czyli osób, które są zatrudniane na umowy cywilnoprawne, są bardzo słabo chronieni przez kodeks pracy, mają bardzo niskie zarobki i prowadzi to do takich patologii, że osoby pracujące, spędzające bardzo dużo czasu w pracy, nie są w stanie się utrzymać. No to jest sytuacja zupełnie chora, której na rynku nie powinno być i wynika ona właśnie z tego nadużywania umów cywilnoprawnych. My nie mówimy, że one są złe, one w odpowiednich sytuacjach są, są korzystne, natomiast tam, gdzie można zatrudniać na umowę o pracę, no, powinny być ten rodzaj umów stosowany. I w wielu zamówieniach publicznych, na takie mm, usługi jak usługi ochroniarskie, usługi sprzątania, utrzymania czystości, utrzymania zieleni, tam jest możliwość stosowania tych y, umów o pracę i zamawiający powinien od wykonawców tego wymagać. Ustawa o zamówieniach publicznych, same zamówienia publiczne dotykają naprawdę wielu sfer życia. Dotykają i pracy urzędów, i jakości życia społeczności. Dotykają poszczególnych obywateli, pracowników, więc no, to jest niezwykle istotny element naszego życia społeczno-gospodarczego i prawnego. Czyje interesy tak naprawdę ma zabezpieczać ta ustawa przede wszystkim? Ustawa jako taka ma służyć opisaniu procesu przeprowadzania zamówień publicznych. Natomiast dojrzeliśmy chyba do tego jako społeczeństwo, żeby nie patrzeć na przepisy tylko i wyłącznie po każdej kropeczce i przecinku, tylko żeby iść bardziej w stronę realizacji ducha tych przepisów. To jest coś, czego często w Polsce brakuje. Te przepisy powinny służyć całemu społeczeństwu, powinny służyć zrównoważonemu rozwojowi kraju, czyli uwzględnieniu aspektów ekonomicznych, czyli żeby instytucja miała określony produkt za najlepszy. W najlepszym ekonomicznym rozumieniu, żeby ten pro, pro, produkt czy ta usługa nie powodowała zniszczeń w społeczeństwie i żeby nie powodowała zniszczeń w środowisku. Dlaczego tu mówię wprost o, o jakichś działaniach negatywnych na społeczeństwo i środowisko? Dlatego, że jeżeli instytucja publiczna, na przykład nie wiem, urząd dzielnicy czy urząd miasta, zatrudnia jakichś pracowników do ochrony, a wykonawca, czyli Firma, firma, która ich bezpośrednio zatrudnia, bo nie zatrudnia ich urząd, tylko ta firma. Jeżeli ta firma im nie płaci, a niestety mamy często takie sytuacje, to wynika z naszych rozmów z zamawiającymi, że zamawiający wynajmuje jakąś firmę do realizacji usług ochrony, a ta firma nie płaci swoim pracownikom, no to jak to wygląda publicznie? No, państwo tutaj wymaga jakiś usług, a de facto wygląda na to, jakby nie płaciło swoim pracownikom. I to też jest bardzo istotny element taki wizerunkowy, że państwo nie może sobie pozwolić na to, żeby ktoś urzędników obgadywał, że oni nie płacą ochroniarzom. Zresztą często urzędnicy nie ukrywali, że dlatego właśnie zdecydowali się na stosowanie tych z klauzul społecznych, żeby uniknąć tego rodzaju skarżeń. I my jak najbardziej do tego zachęcamy. Wspominałeś o raporcie, który wydał Instytut CSR.pl, Instytut Biznesu Społecznie odpowiedzialnego, jak można by rozszyfrować tenże skrót wzięty z języka angielskiego. W raporcie badacie uniwersytety nawet. Jestem ciekawy w ogóle, jaki był dostęp do danych. Czy te instytucje chętnie pokazują to, co, to, co mają w swoich, w swoich dokumentach? No, my działaliśmy tak, żeby nie mieć z tym problemu, dlatego nie pytaliśmy tych instytucji. Na szczęście w Polsce jest prawo tak skonstruowane, że każde ogłaszane zamówienie musi być publicznie dostępne. My po prostu korzystaliśmy z publicznie dostępnych danych. Oczywiście wszystkie monitorowane instytucje były. Poinformowane, że prowadzimy ten monitoring, natomiast nie, nie musiały nam dostarczyć żadnych dodatkowych danych. My zebraliśmy informacje, które były oficjalnie publikowane na stronach, wyciągnęliśmy z nich to, co nas interesowało i przekazaliśmy te opracowane dane do instytucji, żeby one je zweryfikowały. Zdarzało się, że zamówi kilka zamówień nam umknęło, dlatego je później dopisywaliśmy do. Do naszych wyników. Natomiast e, czym się kierowaliśmy, wybierając te instytucje? My badamy urzędy miast, uniwersytety i wybrane instytucje centralne. Kierowaliśmy się tym, żeby zwracać uwagę na te instytucje, które powinny być liderami w stosowaniu zrównoważonych rozwiązań. Też trochę patrzymy na to, jak to wygląda w innych krajach Unii Europejskiej. Tam e, takimi liderami są właśnie urzędy miast. To są miejsca, gdzie jest najbardziej bezpośredni styk instytucji czy urzędu z obywatelem. Tam obywatele często wywierają dużą presję na... Na urzędników i też działania urzędników bardzo szybko są widoczne w naszym otoczeniu. Dlatego to jest dobre miejsce, żeby zaczynać takie zrównoważone działania. Druga grupa to były uniwersytety. No to są od zawsze, właściwie od, 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 od kiedy one powstały, one powinny być takim zarzewiem pozytywnego myślenia, zarzewiem pozytywnej zmiany. Faktycznie często tak jest, że wszelkie. Takie pozytywne działania, nawet na globalną skalę, zaczynają się właśnie od uniwersytetów, i chcielibyśmy, żeby w Polsce było podobnie, żeby najbardziej znane uniwersytety, wybraliśmy po trzy duże uniwersytety z każdego z dużych pięciu miast, jakie monitorujemy, żeby tam też było zainteresowanie tym, tym tematem. No i instytucje centralne, one są najbardziej na świeczniku i one też powinny promować te rozwiązania, bo jeżeli takich rozwiązań nie stosuje się w najważniejszych. Instytucjach państwowych, no to jak możemy wymagać, żeby urząd gminy w jakiejś małej miejscowości też zaczął je stosować? Skoro mamy więc te przodujące instytucje państwowe, to powinniśmy mieć jakiś pozytywny obraz. Czy ten obraz rzeczywiście jest pozytywny? Z naszego monitoringu wynika, że wśród tych instytucji, które faktycznie stosowały jakieś zrównoważone zamówienia, zaznaczmy, że było ich bardzo mało. Faktycznie w instytucjach centralnych one się pojawiały najczęściej. One się pojawiały w urzędzie, w Ministerstwie Środowiska, w Ministerstwie Pracy, w Kancelarii Prezydenta. Przy czym no to mówimy o tych kilkunastu, więc, więc kilkunastu pozytywnych przykładach, więc nie jest tego wszystkiego dużo? Ze wszystkich 1200 kilkanaście przykładów. No tak, jak mówiłem, pod kątem tych aspektów społecznych przebadaliśmy 660 zamówień, z tego 12 klauzul społecznych udało nam się znaleźć. Wśród zamówień środowiskowych na prawie 600 przebadanych znaleźliśmy takie aspekty w prawie co piątym zamówieniu, czyli no to było trochę lepiej. Natomiast też my bardzo liberalnie traktowaliśmy różne takie kwestie środowiskowe. Jeżeli na przykład jakieś zamówienie na komputery, w zamówieniu na komputery był wymóg, żeby one miały określone certyfikaty dotyczące zużycia energii, na przykład Energy Star, no to już uznawaliśmy takie komputery za ekologiczne. To był ogrom pracy wykonywany przez kilkanaście osób. No i faktycznie tak jak od, od czego wyszliśmy te pozytywne przykłady różnych instytucji, no to są naprawdę jakieś jednostkowe. To, są, to, jest, to jest Politechnika Śląska, to jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, no to są instytucje, w których kilka osób miało Miało pomysł, miało jakąś siłę, miało wiedzę, żeby przeforsować jakieś pozytywne rozwiązanie. A gdybyśmy mieli teraz podać negatywne przykłady, to gdzie, gdzie, sięga, gdzie sięga pamięć, gdzie sięgają nasze ręce teraz? No, właściwie tych przykładów mogłoby być bardzo dużo, bo, tak jak powiedziałem, tych pozytywnych przykładów. Nie mieliśmy wiele. Wśród takich bardziej znanych, które trochę też się w mediach przewinęły, to my w ramach naszego monitoringu sprawdzaliśmy na przykład zamówienia kancelarii Sejmu i tam w, na przełomie roku zostało ogłoszone takie duże zamówienie na obsługę terenu wokół kancelarii, gdzie też nie zastosowano klauzul społecznych. Zdarzają się duże zamówienia też na uniwersytetach, na przykład na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie ogłoszono duże, cztery duże zamówienia na, na usługi sprzątania, właściwie w krótkim okresie, i tam nie zastosowano żadnej z takich klauzul. Zdarzały się sytuacje, kiedy uczelnie nie uczyły się jak gdyby na własnych błędach, na przykład tak było z, urzędem, z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu gdzie w, właściwie dokładnie rok temu na przełomie maja i czerwca doszło do takiej znanej afery z firmą, która nie płaciła paniom sprzątającym teren uniwersytetu i sądu rejonowego w Poznaniu. No i w, później znaleźliśmy zamówienia uniwersytetu Adam Mickiewicza, gdzie znowu tych klauzul nie zastosowano, które by w jakiś sposób mogły zabezpieczać te te interesy pracowników. Z później z ostatnich zamówień, które widzimy, widać, że w niektórych instytucjach faktycznie następuje pewna poprawa. W Kancelarii Sejmu już zamówienie na usługi pocztowe zawierało takie klauzule. Uniwersytet Atama Mickiewicza też też zaczął próbować już stosować te klauzule społeczne. Bardzo nas cieszą takie pozytywne. Pozytywne przykłady zmian. Mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Natomiast z pierwszych trzech miesięcy monitoringu w Warszawie wynikało, że, że znowu nie mamy żadnej klauzuli społecznej w tych zamówieniach, więc no cały czas to jest jeszcze ogrom pracy i zachęcania i trochę takiego wbijania czasem szpili urzędnikom, że mogliby jednak jakieś takie bardziej prospołeczne działania zastosować. Czy prześwietlaliście też procedurę wyłaniania firmy, która będzie prowadzić, już właściwie prowadzi remont najsłynniejszego obecnie mostu w Polsce, mostu Łazienkowskiego w Warszawie? No, przyznam, że tak blisko nie, nie przyglądaliśmy się temu, temu procesowi, ale to jest no, ciekawa rzecz, bo faktycznie, zwłaszcza takie zamówienia robione na szybko, to jest. To jest dobry temat do analizy. Natomiast my przyglądaliśmy się różnym zamówieniom na roboty budowlane, i w tym pierwszym półroczu, o którym napisaliśmy raport, no tutaj sytuacja była bardzo, bardzo kiepska, bo zamówień na roboty budowlane było około 400, i tylko w jednym przypadku zastosowano jakieś klauzule społeczne więc to jest ogromne pole do, do działania. Wiemy z kolejnych miesięcy, że tutaj troszeczkę Jakichś nowych instytucji też się w takie zamówienia włączyło, m.in. Uniwersytet Śląski, ale no cały czas jest pole do, do działania. Natomiast też trzeba powiedzieć, że oprócz tych klauzul, o których tu mówimy przede wszystkim, są różne inne sposoby na, na dbanie o pracowników wykonujących te, te prace budowlane. One mogą dotyczyć np. wyposażenia w specjalne. Specjalne jakieś kombinezony, wymagania, żeby byli ubezpieczeni dodatkowo od nieszczęśliwych wypadków. Takie zamówienia też się faktycznie w instytucjach zdarzają, i one wynikają najczęściej z różnych przykrych doświadczeń z wcześniejszych lat. Jest to pozytywny przykład. Teraz przejdźmy do rekomendacji, czyli co wynika z raportu i jak sprawić, aby nastąpiła zmiana? Te rekomendacje dotyczą Właściwie takich wszystkich sfer, od góry do dołu, jeśli chodzi o, o jakby zarządzanie tymi instytucjami. Dlatego, że patrząc od samej góry, musi być czytelny sygnał od najwyższych władz państwowych: polskie instytucje powinny stosować społecznie odpowiedzialne rozwiązania. To powinno być mówione głośno i wyraźnie przez obecnie panią premier, przez prezydenta, przez ministra pracy. To powinno dać taki czytelny sygnał zarówno urzędnikom niższego szczebla, jak i instytucjom kontrolnym, że jest przyzwolenie na yy, stosowanie takich rozwiązań, że jest taka pozytywna atmosfera, która będzie temu sprzyjała. Druga grupa to są właśnie te instytucje kontrolne. To jest częsty problem, o którym się mówi, że jak ktoś yy, będzie uwzględniał jakieś inne aspekty oprócz ceny, typu właśnie nie wiem, zatrudnianie na umowę o pracę, wymagania jakiejś. Yy, Jakiś zatrudnienia jakichś niepełnosprawnych, to może się okazać, że takie zamówienie będzie droższe i będzie oskarżony o to, że finansowo tutaj stara się państwo polskie jakoś naciągnąć. My musimy skończyć z takim myśleniem. Dlatego, że co z tego, że kupię tańszą, tańsze usługi ochroniarskie, jeżeli ci ochroniarze będą pracować za. 4-5 zł za godzinę. Oni będą pracować przez kilkaset godzin, na, będą pracować przez kilkanaście godzin dziennie. I jaka będzie ta usługa, jaka będzie jej jakość? A tutaj mówimy nie tylko o, o takich usługach portierskich, że ktoś tam patrzy czy nic złego się nie dzieje przy wejściu do instytucji, ale mówimy też o takich zamówieniach jak ochrona obiektów wojskowych. No Tutaj nie możemy sobie pozwolić na jakieś stosowanie najtańszych i. I zupełnie nie, nieadekwatnych rozwiązań. Także druga grupa to są te instytucje kontrolne. Trzecia to są same instytucje realizujące zamówienie. One mają bardzo dużą dowolność w tym zakresie, mogą kształtować własne polityki. I to, co jest najważniejsze, to żeby te polityki były spójne, żeby była jakaś osoba, jakieś miejsce, w którym każde zamówienie będzie omówione pod względem stosowania tych klauzul społecznych. Żeby nie było takiej sytuacji, że Każda część instytucji realizuje jakieś swoje plany i nie ma jakiegoś szerszego spojrzenia na to, czy te zamówienia nie wywołują jakiegoś negatywnego wpływu, czy nie wywołują jakichś negatywnych konsekwencji środowiskowych. Trzeba myśleć o tym bardziej całościowo i w ramach. Poszczególnych instytucji jako całości. Ta rozmowa odbywa się w siedzibie Fundacji Centrum CSRPL. Bardzo skromne biuro, kilka osób zanurzonych w dokumentach, prawdopodobnie studiują kolejne zamówienia publiczne. Czy Wy w ogóle widzicie szansę, że jesteście w stanie wpłynąć na te duże instytucje na uniwersytety, na ratusze w całym kraju? No, gdybyśmy uważali, że to nie ma sensu, to byśmy tego nie, nie robili. No, przyznam, że ciężko mi powiedzieć, czy, czy faktycznie uda się, uda się jakiś Jakieś konkretne zmiany, takie super poważne wprowadzić. Natomiast na pewno małe zmiany już widzimy, że są możliwe do wprowadzania, bo my, nie, my nie, to nie jest projekt badawczy. Nie chodzi o to, żeby sprawdzić, ile jest stosowanych tych zamówień, bo to nie była tajemnica, że ich jest stosowanych mało. My chcemy rozmawiać z tymi instytucjami, zachęcać je do stosowania tych rozwiązań i to nam się powoli udaje. Mamy kilka pozytywnych przykładów, tak jak wspomniałem, Uniwersytet Śląski. Nawet w Kancelarii Sejmu, jak wspomniałem, są różne pozytywne, nowe przykłady. W wielu instytucjach miejskich, bo badamy też różne jednostki podległe urzędom miast, zdarzają się różne nowe zamówienia, różne nowe klauzule społeczne. W różnych takich instytucjach jak na przykład Zakład Zieleni Miejskiej w Poznaniu otrzymaliśmy od nich taką bardzo pozytywną informację, że właśnie zdecydowali się na wprowadzenie takich rozwiązań i my się z tego bardzo cieszymy ciężko jest powiedzieć ile z tego jest pod naszym wpływem ale może jakieś tam takie elementy mobilizacji z naszej strony jednak nastąpiły bo my staramy się też dostarczać wiedzę dostarczać dobre praktyki prowadzimy stronę internetową monitoringzzppl gdzie zbieramy te pozytywne przykłady zrealizowanych zamówień przez instytucje, tam można sobie pobrać dokumenty, które, oni, które te instytucje przygotowały, można pobrać sobie gotowe rozwiązania i wdrożyć je u siebie. Oczywiście można je jakoś zmienić, można dostosować do swojej sytuacji, ale one są jak najbardziej dostępne i bardzo zachęcamy wszystkich do, do korzystania z tej strony: monitoringzzp.pl, tak pozwolę sobie przypomnieć. Także no my wprowadzimy szerokie działanie i myślę, że jednak jakiś tam, jakiś tam efekt z tego będzie. Zamówienia publiczne. Co mamy z tego na co dzień? No na przykład stosowanie klauzul społecznych, które ograniczają stosowanie najniższej ceny jako jedynego kryterium przy zamówieniach, możliwość wykluczania nierzetelnego wykonawcy, czy też zachętę do zatrudnienia pracowników na etacie, bądź też zielone aspekty takiego zamówienia. O tym wszystkim w rozmowie z Tadeuszem Janowiczem, ekspertem z Fundacji Centrum CSR, mówiliśmy dzisiaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Paweł Oksanowicz, a ja was Gorąco pozdrawiam i zachęcam do słuchania kolejnego wydania programu Bizon Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny w Muzeum FM. Bye, bye.